A w trzeciej odsłonie naszych wyczynów pierogowych. Dzisiaj udowadniamy Chińczykom, że wcale stamtąd nie przyszły pierogi, że co najwyżej możemy im przywieźć tam do Chin pierogi. Jak oni skosztują tych naszych kresowych, tych naszych polskich pierogów, to mogą zrezygnować śmiało z ich najszych wonton. Więc to będę dzisiaj próbował wytłumaczyć po oburzeniu podczas wczorajszego odcinka. Ale drodzy Państwo, my już na naszym stole mamy trzy farsze gotowe. Farsz numer jeden. Ten taki najbardziej kresowy, gdzie mamy ziemniaki ugotowane, które są już podrobnione. Jest kasza, jest cebulka podsmażana na maśle, sól i biały pieprz. To wszystko. Farsz numer dwa, bardzo podobny, ale oczywiście tu są ziemniaki. Mamy do tego na masełku podsmażoną cebulkę i ser biały, sól, pieprz. Też biały. No i trzeci farsz, który już mamy gotowy, to jest farsz mięsny. Mamy mieloną wołowinę, też taką zasmażkę z cebuli, na maśle oczywiście, sól, pieprz i tutaj, uwaga, jeszcze dodałem aromatycznych ziół. Zobaczymy, jak to będzie smakowało moim gościom. Powiem Państwu w ostatniej odsłonie, kiedy będziemy kosztowali to wszystko, co tam jeszcze dodałem, ale są tam aromatyczne zioła. A teraz farsz ostatni, bo dzisiaj będziemy mieli cztery farsze. Nie robię na słodko pierogów, ponieważ nie za bardzo lubię. Przyznam się szczerze, kto tam lubi na słodko, to niech sobie robi na słodko. Truskawka w tej chwili jest dojrzała, więc jest całkiem dobrze. Mamy kiszoną kapustę. I tą kiszoną kapustę, drodzy Państwo, musimy pięknie sobie rozdrobnić. Dlatego, że kiedy będziemy lepili pierogi, ważne jest, żeby konsystencja każdego farszu była taka zbita. Kto lepił pierogi, ten doskonale wie, o czym mówię. Tu nie jedna gospodynia, a w ogóle pozdrawiam wszystkie koła gospodyń wiejskich, które do mnie piszą. Dziewczyny, będziemy jeszcze razem gotowali, to wam obiecuję. Będzie bosko, będziemy się bawili kuchnią, że aż będzie gwizdało. I drodzy Państwo, podrobnioną kapustę sobie odkładamy. Za chwilę zacznę wyjmować grzybki. Grzybki suszone, które się namoczyły, one się moczyły, oj, ponad godzinę. Ponad godzinę się moczyły, więc powinny mieć już idealną konsystencję do tego, żeby je też podrobnić. I będziemy to wszystko podsmażali sobie. Będziemy sobie podsmażali na oczywiście też masełku, bo masełko jest dzisiaj wszechobecne w każdym farszu. Dlaczego? Bo jest no, smaczne, jest po prostu smaczne. I niech mi tam nikt nie mówi, tam zdrowo, niezdrowo. Dużo zdrowiej niż jakiś olej. A że stać nas na masło, bo jeszcze jesteśmy przed podwyżką prądu, no to postanowiłem sobie dzisiaj pofrywolić. Więc drodzy Państwo, 1:1 mniej więcej grzybki razem z kapustą. Za chwilę to wszystko powędruje na patelnię i tam będziemy sobie to podsmażali. A potem będzie ta najbardziej żmudna praca, czyli wałkowanie ciasta i potem wycinanie. Jakąś szklaneczkę wezmę sobie. Szklaneczką powycinam sobie kółka i będziemy lepili do wykończenia zapasów, ale wykończenia zapasów ciasta, bo i tak farszu zrobiłem za dużo, ale już smakowałem ten farsz. Jest na tyle smaczny, że będzie można go zjeść od tak po prostu, z czymkolwiek, nawet z bułką. Będzie bardzo smakował każdy z tych farszy i to jest właśnie ważne. Kiedy robimy pierogi, farsz musi być spróbowany przed lepieniem, bo potem lepienie nie ma żadnego sensu. Czy wszystko się zgadza? Czy jest smaczny od tak, sam z siebie? Jak jest smaczny, to wiadomo, że jeżeli podgotujemy ciasto i zamkniemy te pierogi już w tym cieście, no to będzie pysznie, no co tu dużo mówić, będzie pysznie. Ja dzisiaj będę też niektóre z nich podsmażał potem. Przyznam się szczerze, wiem. Znowu powiecie, a niezdrowe, za dużo tłuszczu i tak dalej. Ale ja uwielbiam. Kiedyś, pamiętam, lata 90., wczesne lata 90., kiedy jeździłem na trasy koncertowe, to w okolicach Sochaczewa była taka bardzo wtedy skromna knajpka, gdzie takie właśnie podsmażane pierogi podawali i to było genialne. Także ja dziękuję, oddaję głos do prowadzących i zapraszam Państwa na wałkowanie ciasta w następnej odsłonie. Do zobaczenia. Karol Kus, Masz to w lesie.
No to nam się dzisiaj kulinarny pojedynek między kuchnią a salonem zrobił. Karol robi farsz do pierogów, a my zobacz, czym zachwycamy naszych widzów. To jest danie, które myślę, że smakowałoby Marii Kuncewiczowej, bowiem jest to ser kozi. Zamiast miodu mamy róże, konfiturę z róży, bo to jest tutejszy również specjał. Pięknie przyozdobiony takim nawiązaniem do plastra pszczelego miodu, a Maria Kuncewiczowa lubiła miód, jak wiemy. No i takie bułeczki. Ale dokładnie co to jest, proszę państwa? O, dokładnie powie nam pani Agnieszka Filik, która jest szefem kuchni w restauracji własnej, tutaj właśnie w Kazimierzu Dolnym. Witamy panią bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie widzów i państwa. Bardzo mi miło. Kochani, oczywiście Kazimierz Dolny to nie tylko kultura, to nie tylko piękne galerie, ale też wspaniała, cudowna, jedzenie przygotowane, kochani, z regionalnych produktów oczywiście. Też w końcu mówi się o sztuce kulinarnej, więc nie bez powodu. Niektórzy twierdzą, że to najwyższa ze sztuk, ale powiedzmy konkretnie, co tutaj mamy i gdzie możemy takiego jedzenia popróbować? Oczywiście możecie państwo popróbować u nas w restauracji Felix w Kazimierzu Dolnym, tuż przy bulwarze. Jest to danie przygotowane troszeczkę ze wspomnienia z mojego dzieciństwa. Sodziaki moja babcia przygotowała. A dania regionalne to nie tylko dania, które są ogólnie tu, ale też wspomnieniem dzieciństwa, prawda? Zaraz, bo pani tak gładko przeszła do kolejnego etapu, ale co to są sodziaki? Sodziaki, proszę państwa, to jest świetny przepis, jak pani Agnieszka nam go zdradzi, to naprawdę będzie dobry prezent na Dzień Dziecka dla nas. Tak, oczywiście, sodziaki przygotowywała moja babcia na kwaśnym mleku. Zawsze mieliśmy krowę w domu, takie były kiedyś uroki wsi, prawda? Tak, dokładnie. Zawsze to siadłe mleko było w domu. Samo siadłe mleko z mąką i sodą. Nie ma jajek, nie ma nic, więc to jest typowo takie na sodzie ciasto. Do tego przygotowana jest konfitura z róży, którą mamy oczywiście tuż obok Kazimierza Dolnego. I jest tutaj bardzo dużo róży. I wykorzystałam kozi ser, który również jest regionalny i też jest tuż obok Kazimierza. A ten plaster, który przypomina plaster miodu, z czego to jest? Oczywiście, że z miodu. To jest miód? Tak, jest miód. Miód i mąka. No proszę państwa, jest jeszcze pięknie podane, udekorowane. Rzeczywiście no, artystyczne ma pani podejście, widać ewidentnie. Ja myślę, to deser, zaczęliśmy od deseru, w końcu Dzień Dziecka. No tak, masz rację, w końcu Dzień Dziecka. Takie dania można dzisiaj w Dzień Dziecka u pani oczywiście też zjeść, zapraszam tak? Serdecznie. Dobrze, to odkładamy na bok to. Wiesz co, wie państwo, jaki nam zrobili prezent na Dzień Dziecka? Taki, że nie dali tu ani jednego widelca i łyżeczki specjalnie, żebyśmy nie jedli. Chodziło o to, żeby te dania dotrwały do momentu, kiedy możemy pokazać je naszym widzom. I właśnie pokazujemy danie kolejne, więc z tego pięknego pejzażu kazimierskiego przenieśmy się ponownie do willi Kuncewiczów, tutaj, gdzie jesteśmy przy stole. Pokażmy cały obraz piękny, bo teraz będzie dużo artystycznych detali. Myślę, że możemy pokazać wnętrze naszej willi w całości teraz. A ja zademonstruję zupę z pokrzywy. Nie, 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 to ty mów. Ależ ja, nie, to mówić będzie pani, bo ja nie jestem takim specem od kuchni, żeby powiedzieć, co właściwie tutaj mamy. Tak, mamy oczywiście zupę pokrzywową. To też jest tradycyjna zupa z mojego dzieciństwa. Moja babcia zawsze gotowała zupę pokrzywową, bo uważała, że pokrzywy są bardzo zdrowe. I tak jak widzicie i zaobserwowaliście państwo, od pierwszego dania wszystko gotujemy tak zdrowo. Na której jest właśnie pokrzywowa i chipsy z pokrzywy. Oczywiście chrupiące, wspaniałe. Co, z pokrzywy? Chipsy z pokrzywy. Ale przecież jak się... To można zrobić z pokrzywy, dlatego że pokrzywa, pewnie to są liście pokrzywy smażone w oleju, tak? Tak, a teraz jest najlepsza pokrzywa, moi drodzy, ponieważ jest młodziutka, a młoda pokrzywa jest najwspanialsza, ma najwięcej witamin. Nie, musi pani jednak o tej zupie pokrzywowej opowiedzieć. Wie pani dlaczego? Dlatego, że zupa pokrzywowa w ogóle jest bardzo rzadko robiona w polskich domach, a ma pani rację, że ona jest bardzo zdrowa. I ta pierwsza majowa jeszcze pokrzywa ma bardzo wiele cennych składników. Dokładnie nie wiem jakie, ale bardzo odmładzające, bo tam jest krzem między innymi. I one odmładzają i świetnie wpływają na regenerację organizmu, na oczyszczenie go po zimowej diecie. Żeby to była pokrzywa jeszcze przed zakwitnięciem. Tak, tak, masz rację. To jest ważne i ważne, żeby rosła no, tak nie całkiem przy drodze. Ale generalnie co? Zbieramy pokrzywę w rękawicach gumowych pewnie. Oczywiście. Parzymy jak szpinak.
I do tego, kochani, oczywiście blenderujemy jak szpinak, dolewamy wywaru z przygotowanej wcześniej wołowinki i mamy gotową pokrzywową. Doprawiamy solą, pieprzem, nic więcej, wszystko naturalne. Pokrzywa ma wspaniałe właściwości, bo tak jak teraz mamy gorąco, prawda, nam tą wodę redukuje w organizmie. Ale ja tu widzę pewien element modernizmu. Wygląda na kawałki popcornu, ale może się mylę. Oczywiście, ja nie byłabym sobą, jakbym zrobiła do końca tak, jak babcia. Być, tak. Jak babcia. Troszeczkę wiecie państwo, że kultura gotowania i kultura jedzenia się zmienia, więc troszkę nowoczesności wprowadzam, ale uważam, że starodawne dania, które nasze babcie wymyśliły, są po prostu i zdrowe, i wspaniałe. Trzeba to po prostu wykorzystywać. Zupa pokrzywowa, chipsy z pokrzyw, ale dalej, a może nie, taki prosty. No jak nie możemy być w Kuncewiczów, u Kuncewiczów tak naprawdę i nie pokazać smalcu Kuncewiczów. No właśnie. Podobno pan Kuncewicz lubił smalec i robił uwielbiał go samodzielnie. Robić, tak? I czym się różnił? Dlaczego Kuncewiczów był taki smalec? Bo był grubo krojony. On uwielbiał grube skwareczki, które wspaniale chrupały. My to sobie chyba zrobimy dzisiaj Łukasz Dzień Dziecka i po prostu popróbujemy tych specjałów, które pani nam przyniosła. Jest, popuszczaj pasek, bo to będzie dzisiaj nasz symbol. To jest no oczywiście... Bo tak. To jest ważne danie. Znaczy, właściwie tak. Takie pożywienie codzienne, prawda? Cebularz jest lubelski. I w Kazimierzu również zagościł, ponieważ wymyślili to Żydzi w Lublinie i przenieśli potem do Kazimierza. Więc jest to nasz regionalny, typowy, flagowe danie. Tak, a jak się robi? Ciasto drożdżowe na wodzie, na mące, z drożdżami i odrobiną soli. I cebulkę kroimy w kosteczkę, nasalamy, żeby puściła troszkę wody, żeby była taka mięciutka, zasypujemy. I oczywiście musi być ten mak, no bo mak to nie może być lubelskiego cebularza bez maku. Tak, on tak troszkę podbija smak, jakby wyostrza tą łagodność cebuli, prawda? A zarazem chrupie. I właśnie chrupie, tak, to ma znaczenie, no i ładnie wygląda. Takie cebularze właściwie był daniem, pożywieniem codziennym. Zamiast Dokładnie. Chleba, zamiast bułek jedzono to. Cebula też jest zdrowa i też treściwa, więc dawała trochę i witamin. Witamin. No dobrze, to wędrujmy dalej po naszym stole. Jak państwo już się pewnie zorientowali, tutaj spora rearanżacja w salonie Kuncewiczów nastąpiła. Mamy bogate menu, kochani, kazimierskie, regionalne, więc nie mogłam się oprzeć, żeby nie przygotować. Kolejne. To nas bardzo cieszy. A co to jest tutaj? To jest w garnuszku. No właśnie, przygotować również dla państwa gęsie żołądki, gęsie pipki tak zwane. To jest żydowskie danie, które trafiło w Kazimierzu. Przyjęło się jak gęsie pipki, jak wprowadzam w kartę i piszę gęsie pipki, to każdego to śmieszy, bo to śmieszna nazwa, aczkolwiek to jest nazwa pożyczona właśnie typowo żydowska nazwa i to są gęsie żołądki gotowane, długo gotowane w niskiej temperaturze i potem przygotowane z sosem, z cebulką, z pomidorami, tak na bogato, jako gulasz. Ale chcemy też panią pochwalić za zmysł estetyczny, bo dołożenie liści na sturcji naprawdę pięknie wizualnie wzbogaca to danie. Tak jak państwo zauważyliście, kocham gotować i to jest sprawia mi przyjemność i tworzenie tego jak artyście. To jeszcze mamy trzy pozycje do omówienia. Tak. Tak, to jest kasza. Oczywiście jęczmienna i kiedyś w naszych czasach, kiedy dziadkowie żyli, były też dania, które były takie, które można było wynieść na pole, prawda? Więc często u mnie w domu babcia gotowała kaszę z ziemniakami i z grochem i to można było przenieść właśnie na pole, jak mąż pracował jako ciężko. Posiłek w ciągu jako dnia, posiłek. I ja u siebie w restauracji również podaję, ponieważ są to zdrowa kasza i można spokojnie przygotować i oczywiście ona jest przygotowana ze smalcem Kuncewiczów, z tymi skwaruszkami, żeby mocniej dała siłę do pracy. Można jeszcze pokazać, bo chcemy szczegółowo. Proszę. Tak jest. Cóż to? Jak wygląda to danie? Czyli mamy kasza, ziemniak i groch. Posypane jest twarogiem? Posypane jest popcornem z kaszy gryczanej. To jest regionalność typowa. Nasza kasza gryczana, kasze wszelkie lubelskie są tutaj mile widziane. Tak, to przede wszystkim występują, bo tutaj się uprawia. No i to wiem, tak jak jest to szkoła te danie. Cóż.
No gęsina, moi drodzy, gęsina, Kazimierz gęsiną stał, mieliśmy dużo pól i gęsiną stał, wszyscy zapomnieli smak gęsiny, gdzie teraz można zjeść gęsinę? Przygotowałam pyzy z gęsi, żeby nie było tak naturalnie w nowoczesnej odsłonie. A możemy zobaczyć, jak wyglądają proszę w przekroju poprzecznym? Proszę. Mnie to interesuje, ja proszę pani, piszę troszkę o gotowaniu, więc mam wiele inspiracji. No przekroimy, żeby było widać, jak ten, a ten taki sosik biały, to co? To biała rzepa, przygotowana sałatka z białej rzepy ze śmietaną. Tak, są pełne, wypełnione w pełni. Wołomieska, zobaczcie państwo. Gęsiną. To jest gęsina. Gęsina ta jest gęsina duszona wcześniej, w niskiej tak, temperaturze, tak. A to takie zdrowe mięso, prawda? Gęsina należy, no należy, jeżeli ktoś je mięso. Smalec gęsi jemy? Tak. Ponieważ jest bardzo zdrowe, a zapomnieliśmy, że gęsina jest również zdrowa. Tak, więc tak wygląda to danie. Ono nazywa się u pani w restauracji jakoś konkretnie? Pyzy z gęsi. Po prostu pyzy z gęsi. Tak. I do tego jest właśnie biała rzepa ze śmietanką i z koprem, żeby troszeczkę świeżości nadać. I chips z bekonu, który chrupnie nam podczas fajnego przełamania z gęsiną. No tak, jeżeli możemy rezygnować z kurczaka, to faktycznie szukajmy gęsi albo kaczki, bo to podobno znacznie zdrowsze mięso. No i ostatnia pozycja na naszym stole. Tak, przygotowałam pozycję również z mojego dzieciństwa, zupę powiślańską z sumem. Tak ją nazwałam, ponieważ mieszkamy pod Wisłą, przepraszam. I oczywiście przygotowałam tą zupę, też moja mama gotowała tą zupę, bo tato często chodził na ryby, więc były sumy w Wiśle. I przygotowywaliśmy, a oczywiście ze szczawiem. A dlaczego ze szczawiem? Bo szczaw też był dostępny na Wale, gdzie można było świeżego szczawiu urwać. Zobacz, ta bułeczka jest tak. Bułeczki, bułeczka jest przygotowana, moi drodzy, z ziemniaków. Bułeczka z ziemniaków? Tak. I to jest do naszej powiślańskiej zupki, podawana w mojej restauracji. Proszę, jak ładnie też ciekawie podana na drewnianej łyżce. Na jeden raz. No dobrze, to my mamy suto zastawiany stół. Nie wiem, jak z nim wygramy. Nie wychodzimy stąd dzisiaj na pewno. Ja na pewno nie szybko. Czekaj, już zapytajmy, czy coś na Dzień Dziecka pani przygotowuje, szczególnie dzisiaj, no bo wiadomo, że może rodzice przyjdą, będą chcieli coś dobrego dzieciom podać? Specjalnie nie, ale myślę, że na pewno coś w karcie wybiorą dla swoich dzieci zdrowego, bo wszystko mamy zdrowe, a to chyba jest najważniejsze, że jest z naturalnych składników i zdrowe, więc i z lokalnych, i z lokalnych tradycji. Dokładnie. Agnieszka Felix, dziękuję bardzo, dziękujemy za wizytę i za ten stół. Nie wiem, jak my się od niego opędzimy, ale zobaczymy. Bardzo cieszymy się, że pani przyszła i wolelibyśmy, żeby pani zawsze z nami pojawiała się wszędzie tam, gdzie my jesteśmy. Jutro też jesteśmy w Kazimierzu Dolnym, więc mamy nadzieję, że jeszcze popróbujemy tych pyszności i państwa także do tego zachęcamy. Jesteśmy w jadalni u Kuncewiczów, a teraz przeniesiemy się do jadalni w dworze w Kuklówce Radziejowickiej, gdzie byliśmy wczoraj. Opowiadaliśmy państwu o tym pięknym miejscu na Mazowszu. No i jak wygląda tamtejsza jadalnia, sprawdzała specjalnie dla was Zosia. Zobaczcie. Proszę państwa, jadalnia, czyli Królestwo Kobiet, nie mogło mnie tutaj nie być. Proszę powiedzieć, co tutaj się skrywa? Mnie tutaj urzekła ta cukiernica z rączką, a gdzie łyżeczka? No, łyżeczki nie było i nie powinno być. W polskim domu, nie wiem jak było w centralnej Polsce, ale na Kresach, nie podawało się gościom sypkiego cukru, bo było to po prostu niegrzeczne i niepraktyczne. Zazwyczaj tak się zdarzało, że cukier sypki rozsypywał się, dzieje się to do dzisiaj, więc żeby nie wprowadzać w konsternację zarówno gościa, jak i gospodyni, bo zazwyczaj państwo doskonale wiecie, co się wtedy dzieje. Ach, przepraszam, nic nie szkodzi. Dlatego, żeby uniknąć takich faux pas, po prostu cukier podawało się w kostce. Tutaj na potwierdzenie, wszystko się zgadza, jest cukier w kostce. Pani daje mi dowód, że muszę uzupełnić oczywiście cukier. My nie słodzimy, więc stąd... Ale to mnie zaskoczyło, ponieważ z kolei tutaj widzę tę łyżeczkę, zupełnie taką bezpańską i zastanawiam się, do czego ona służy. To jest właśnie powód, dlaczego my nie używamy cukru albo go używamy bardzo mało. Otóż proszę my bardzo. Używamy miodu. Zazwyczaj jest tak, że miód ma tę tendencję, że spływa, że bierze, nakłada się miodem miód do filiżanki, do czegokolwiek i wtedy co zrobić z łyżeczką, prawda?
No, oblizać nie wypada. Jest to wyjątkowo niehigieniczne. A zatem wieszało się taką łyżeczkę w specjalnym pojemniczku do spływającego miodu. Miód się potem oczywiście wykorzystywał ponownie. Praktyczne, praktyczne. Bardzo. Nie ukrywam, że sama bardzo taki gadżet chciałabym u siebie mieć. Chcę tutaj troszkę pobuszować w pani szufladach. Proszę powiedzieć, jakie skarby tam pani z kolei skrywa. Od tego zazwyczaj zaczynam lekcję historii kultury polskiego stołu, którą tutaj odbywamy. I kiedy teraz zdradzę, do czego to jest, to nie będę miała niespodzianki dla moich kursantów. Otóż to jest również bardzo praktyczna rzecz i jest to, podkreślam, historia kultury polskiego stołu. Jest to przyrząd, w którym wkładało się nogę, gęsi, kaczki, kury, w zależności jakie to było ptaszysko, dociskało się, trzymało się, ptak nie uciekał, bo zazwyczaj jest tak, że kiedy, to zresztą polski był też piękny zwyczaj i w ogóle kiedyś podawało się całego pieczystego kurczaka, gęś czy kaczkę, no i zazwyczaj, gdy nie miało się czegoś takiego, to on ożywał. Zsuwał się z półmiska, nagle uciekał. Taki przyrząd powodował, że on nie miał prawa uciec. Praktyczne, praktyczne. Dlaczego do dzisiaj tego nie ma? Nie mam pojęcia. Ja to wykorzystuję bardzo często. To trzeba rozważyć i opatentować na nowo. Tymczasem... Proszę pamiętać, że w takim razie w Biniszewiczach państwo widzieliście oryginał. No, na pewno się na to powołamy. Okazało się, proszę państwa, z kolei, że ja zostałam zaproszona na salony i tam też za chwilę się z panią Olą udamy. Jak państwo widzą, nad Kazimierzem wschodzi słońce. Czyli nie to, że to wschód, tylko był deszcz. Przeszły chmury w ogrodzie u Kuncewiczów. Pojawiło się słońce, a ze słońcem śpiew ptaków. Może gdzieś tam w tle państwo go usłyszą. My przez okna słyszymy, że się rozśpiewały ptaki, więc jest piękny poranek. Jest przepiękny poranek. Jeszcze Dzień Dziecka dzisiaj do tego, więc ponownie składamy życzenia dzieciom. Jeżeli państwo zastanawiają się, jaki prezent zrobić dziecku w ten dzień, to może nocną wycieczkę, a mamy kilka pomysłów i mamy osobę, która doskonale wie, którędy poprowadzić was i wasze pociechy, żebyście spędzili ekscytujący czas. Elżbieta Skoczylas, przewodniczka po Kazimierzu Dolnym. Dzień dobry. Dzień dobry. No i pani się właśnie specjalizuje w nocnym zwiedzaniu. To w ogóle kapitalny pomysł, żeby zwiedzać miasto nocą. Miasto i nie tylko, prawda? Super pomysł. Proszę powiedzieć, dokąd możemy się udać razem z panią. Jak najbardziej zgadzam się, że jest to super pomysł. Chociaż nie taki nowy, bo nocne zwiedzanie Kazimierza, no wymyśliłam, bo jestem twórcą i właścicielem tej marki już 11 lat temu. I to jest taka wyprawa, która jakby powstała z takiej potrzeby zabezpieczenia czasu, zapewnienia czasu fajnego przede wszystkim grupom, które przyjeżdżały tutaj na integrację, na konferencje, na szkolenia i miały czas tylko wieczorem. I taki pomysł się pojawił, żeby pokazać im Kazimierz oraz wejść z pochodniami do wąwozu, bo to nie jest zwiedzanie miasta tylko, ale wejście na koniec do wąwozu z pochodniami. I faktycznie tak to jakby powoli się narodziło, ale no cóż, to historia. Mówiliśmy o tym, że jest to fajna wyprawa dla dzieci, bo faktycznie tak jest. Nasze wycieczki są to wycieczki rodzinne, a jesteśmy dostępni codziennie. To jest ważne. I nocne zwiedzanie Kazimierza z pochodniami odbywa się codziennie. Teraz w tej takiej porze wiosenno-letniej aż do sierpnia startujemy o 21:00, czyli wtedy, kiedy już słońce zachodzi. Kazimierz się wycisza i wtedy możemy, też moi przewodnicy, bo nie tylko ja oprowadzam to nocne zwiedzanie Kazimierza, ja jestem twórcą i właścicielem marki i firmy, ale moi przewodnicy są w ogóle nazywani konferencjerami turystyki, czyli w taki zabawny sposób, zabawny, konferencjerski, stand-upowy sposób pokazują historię Kazimierza. To nie jest nuda, to nie jest dreptanie w ślad, za przewodnikiem. Zamek i basztę, idziemy dalej. Tak. Zresztą państwo widzą teraz, jak Kazimierz nocą wygląda rozświetlony. No tak. Ja parę pytań. Po pierwsze, nocą większość miejsc jest zamknięta. Tak, tak. A jak się nich dostać? Nie dostajemy się.
Kazimierz, no powiedzmy, no nie jest to miasto wielkości Warszawy, więc te najważniejsze punkty są widoczne z rynku, z małego rynku, z punktów widokowych i nie trzeba tam wchodzić, żeby to zobaczyć i żeby o tym opowiedzieć, bo opowiadamy o wszystkich atrakcjach, nie wchodząc na nie, bo na zamek, na baszty, na Górę Trzech Krzyży nie wejdziemy, ale o tym możemy opowiedzieć. Czy też kościoły kazimierskie są zamknięte, ale możemy o tym opowiedzieć. No a wąwóz, przez który przechodzimy, no jest jak najbardziej dostępny. Ważna jest wiedza, którą przekazujecie i emocje. Tak, wydaje mi się, że tak, to, co zapamiętujemy, tak, oprócz faktów, to przede wszystkim emocje, jakie nam towarzyszyły. Dokładnie. Więc kiedy dziecko idzie z rodzicami za rękę, troszkę bojąc się, bo ten wąwóz jest groźny, te korzenie powyginane wprowadzają taki nastrój niepewności. Wyobraźnia szaleje, myślimy sobie, co tam się kryje za zakrętem, ale mama, tata jest blisko, trzyma za rękę, przewodnik oświetla drogę i myślę, że to dziecko zapamięta do końca życia. Ja myślę, że to też jest te emocje właśnie, które powstają dzięki przewodnikom, bo mamy taką, w ogóle jeszcze podczas tych naszych wycieczek, oczywiście one są dostępne dla wszystkich, ale staramy się w weekendy, w takie dni wolne czy wakacje, żeby jeden z naszych przewodników był specjalnie dedykowany dla rodzin. Więc ten przekaz jest dostosowany też trochę dla dzieci, chociaż nasza właśnie taka przewodniczka Agnieszka robi to tak, że rodzice rozumieją co innego, a dzieci co innego. I to jest w ogóle niesamowity dar. I te dzieci najpierw mówią, nie, ja już się tutaj nudzę się, nie? Nie ma smartfona, nie ma gier, tak, nie ma, tutaj późno jest, tak? I w ogóle, gdzie ta bajka? Okazuje się, że po prostu dzieje się magia. One nie mogą się rozstać z nią. Także zresztą, jakby mi wszyscy przewodnicy są naprawdę tacy bardzo zaangażowani, tak? I po prostu świetnie jakby kochają też, kochamy tych naszych turystów, no bo bez takiej sympatii dla drugiego człowieka to by w ogóle nie wyszło. A jeszcze ten Kazimierz, który się wycisza w nocy, ponieważ my w nocy, znaczy przez wąwóz przechodzimy z pochodniami, ale po miasteczku operujemy latarką i takie najważniejsze punkty naszej opowieści po prostu jak na scenie podświetlamy. I wiecie, kiedy ten Kazimierz jest już taki wyciszony, kiedy już może nie ma tak dużo turystów, kiedy nie słychać hałasu, tych szeptów, gadania, strzelania diabełków, muzyki z restauracji, muzyki, tak, to wszystko to o wiele lepiej wybrzmiewa, o wiele bardziej jest to wyraźne, można tego wysłuchać. Nawet osoby, które mają taki szum w głowie, no bo mamy ten szum, prawda, jesteśmy rozkojarzeni, to mogą się wyciszyć. Ile trwa taka wycieczka, ile godzin? Około dwóch godzin. Przed północą, jak przyzwoicie, tak, to jesteście w łóżku. Przed północą, tak. No. Ale taka namiastka snu nocy letniej jest. Tak. W lesie, to zawsze działa. Szkoda, że te noce są takie krótkie latem. To jeszcze trochę o tych punktach, co warto zobaczyć, czy jest takie miejsce, to już tu i teraz będę pytał, które nie jest na trasie turystycznej, ale warto z tego szlachu zboczyć i tam zobaczyć, być przez chwilę poza turystycznym. To poza turystycznym, ja może tak i tu już jakby zamykając temat nocnego zwiedzania Kazimierza, bo to trzeba przyjść i zobaczyć, tak? Ale to, co można zobaczyć gdzieś dalej w Kazimierzu, no bo wiadomo, jakby klasyka to jest zamek, baszta, ta Góra Trzech Krzyży i tutaj jest każdy, ale jakaś taka wędrówka troszeczkę dalej, na przykład do Męćmierza. Słuchajcie, no właśnie, Męćmierz i fantastyczny punkt widokowy, bo widzimy i Janowiec po drugiej stronie Wisły i widzimy wiatrak w Kazimierzu, zresztą przy tym wiatraku jest też fantastyczny taki punkt, gdzie widać Wisłę i Małopolski przełom Wisły i Krowią Wyspę i Willa Szukalskiego. Ojejku, no naprawdę, właśnie, słuchajcie, mamy co robić, no. Także ty się nie martw, przez najbliższy tydzień stąd chyba nie wyjedziemy. Dokładnie. I będziemy cały czas i oglądać, tak, i odkrywać się. No i smakować, tak, smakować. Pani Agnieszka Filik zostawiła nam te pyszności, także Karol, nie wiem, jak ty przeżyjesz ten pojedynek, kto z nas wygra. My dziękujemy bardzo pani za obecność tutaj w naszym studio u Kuncewiczów, a Karol, co nam zaprezentuje, to już na koniec naszego programu, my się na razie żegnamy, widzimy się niebawem na antenie Telewizji Republika.
Witam Państwa serdecznie. Jest już ten moment, jest już ten moment. Farsze prawie wszystkie gotowe. Tam jeszcze się podsmaża kapusta z grzybami, ale ja już lepię pierogi. I to, co Państwu mówiłem, miała być tutaj białogłowa i to nie jedna miała ze mną lepić, nie lepi żadna. Ale ja Państwa serdecznie zachęcam do tego, żebyście z nami zostali. W ogóle wysyłajcie nam na Facebooka zdjęcia Waszych pierogów. Komentujcie wszystko, co się dzieje, a my widzimy się jeszcze dzisiaj kilkakrotnie, także zapraszam. Będzie się działo, będzie się działo. Ciekawi goście będą nas odwiedzali w naszym studio. Ciekawe potrawy będą się czyniły do samego końca. No a przede wszystkim uroki Kazimierza Dolnego. Czyż może być coś piękniejszego jak uroki Kazimierza Dolnego? Nieatrakcyjny Kazimierz, a bardzo uśmiechnięty i radosny dzisiaj Karol żegna Państwa i zaprasza na następną część programu. Bądźcie z nami koniecznie. Republika, wstajemy! Do zobaczenia!